Czas na społeczeństwo. Rozmowa Krzysztofa Wostala. Stowarzyszenie Bonafides i Fundacja Transgresja zapraszają. Kolejnym gościem w audycji z cyklu Czas na społeczeństwo jest rzecznik prasowy klubu GKS Katowice, pan Maurycy Sklosz. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię serdecznie, Krzysztofie. Jakie sekcje posiada klub GKS Katowice, sekcje sportowe? GKS Katowice od kilku lat dzięki staraniom głównego właściciela, czyli miasta Katowice, stał się klubem wielosekcyjnym. I mamy sekcję piłki nożnej mężczyzn, sekcję piłki nożnej kobiet, hokej na lodzie, siatkówkę i szachy. To jest 5 sekcji, które mamy w GKS-ie Katowice. Czy na te spotkania w ramach tych sekcji, na rozgrywki w ramach tych sekcji, jako kibice przychodzą osoby z niepełnosprawnościami? Jak to obserwuje się w klubie? Oczywiście, że tak. Generalnie widać taką tendencję, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami generalnie interesuje się sportem i my to też zauważamy, czy na stadionie przy ulicy Bukowej, czy na hali w Szopienicach, na Spodku, czy choćby na małej hali Spodka, czyli satelicie, gdzie swoje mecze rozgrywają hokeiści. Wszędzie tam możemy spotkać żywiołowo dopingujących kibiców z niepełnosprawnością i nie tylko. No i przede wszystkim tych zrzeszonych w KKN-ie, który tak prężnie przecież działa tutaj wokół klubu. KKN to Klub Kibiców Niepełnosprawnych GKS Katowice, stowarzyszenie, które jest organizacją pozarządową zrzeszającą niepełnosprawne osoby, kibiców GKS-u Katowice, nie tylko z Katowic, ale również spoza tego miasta. To tak dygresja dla naszych słuchaczy. A czy osoba z niepełnosprawnością na jakieś wydarzenie odbywające się, czy to właśnie na stadionie przy Bukowej, czy w satelicie, może przyjść na jakichś preferencyjnych warunkach? To znaczy, czy GKS Katowice stosuje jakieś na przykład ulgowe bilety, czy opiekun taką osobą z niepełnosprawnością może przyjść? Jak to wygląda? Już ci mówię, to wygląda tak, że opiekun bądź osoba z niepełnosprawnością składa w biurze zarządu u naszej sekretarki bądź w dziale ticketingu oświadczenie o niepełnosprawności i wtedy może wraz z opiekunem wchodzić za darmo i uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez GKS Katowice. To oświadczenie składa w sekretariacie gdzie? Na Bukowej? Tak, w sekretariacie na Bukowej lub, tak jak powiedziałem, w dziale ticketingu, czyli w dziale, który odpowiada za sprzedaż i organizację biletów. I czy ten dział też na Bukowej jest? Tak, ten dział jest również na Bukowej. Z tego, co się orientuję, również można złożyć takie oświadczenie w sklepie kibica, czyli w Blaszoku. I oni wtedy tam robią kserokopię, która do nas dociera. Więc mamy takie dwa punkty, powiedzmy. Stadion miejski przy ulicy Bukowej i sklep Blaszok. Sklep Blaszok przy ulicy Stanisława. Tak jest. Na ulicy Bukowej, w budynku klubowym, czy to jest na parterze, czy na pierwszym piętrze, bo to istotne dla osób z niepełnosprawnościami? Niestety, ale w związku z infrastrukturą, którą posiadamy, wszystkie biura znajdują się na piętrze pierwszym, ale my staramy się wyjść naprzeciw. I jeżeli mamy taką informację, że ktoś chce tutaj przyjść, to czy mój numer telefonu, czy numer telefonu właśnie do pani, która te oświadczenia przyjmuje, jest na stronie internetowej i zdarza się, że osoby z niepełnosprawnością do nas dzwonią i wtedy to my do nich wychodzimy, no bo trzeba sobie przecież pomagać. Ja mogę potwierdzić te słowa. Przy bramie, przy wjeździe na stadion jest również ochrona, która pomaga dostać się do budynku klubowego, w okolicy budynku klubowego. Tam mogę podpowiedzieć, że panowie podprowadzają i nie ma żadnego z tym problemu i pracownicy klubu rzeczywiście na dół do osób z niepełnosprawnością, które nie mogą wejść, schodzą. Czy infrastruktura w jakiś sposób jest udostępniana dla kibiców z niepełnosprawnościami? To jest oczywiście trudne, bo stadiony czy hala, jedna, druga, były budowane
kiedyś tam i wtedy jeszcze nie myślano, ale czy w jakiś sposób jednak próbowano infrastrukturę udostępnić dla kibiców, szczególnie z niepełnosprawnością ruchową? Już mówię, Krzysztofie, to wygląda tak, że na stadionie miejskim przy ulicy Bukowej powstał specjalny sektor właśnie dla kibiców z niepełnosprawnością ruchową, który znajduje się tuż tej, niedaleko tej legendarnej trybuny Blaszok, także myślę, że doznania kibicowskie są naprawdę na najwyższym poziomie. Tam jest duża łatwość z dostaniem się. Oczywiście dla innych kibiców z innego rodzaju niepełnosprawnościami dostępne są tak naprawdę wszystkie inne trybuny. Jeżeli mówimy o hali w Szopienicach, to tak naprawdę tam nie ma jako tako kłopotu, ponieważ jest ona usadowiona na parterze i na parterze też jest część trybun, więc to tam jest zlokalizowana trybuna, którą zajmują przecież kibice KKN-u. Jeżeli chodzi o spodek, to tam już ta infrastruktura jest troszeczkę lepsza i bardziej dostosowana, aczkolwiek również pozostawia troszeczkę do życzenia. A jeżeli chodzi o lodowisko, powstał taki specjalny podest niedaleko band, który gdzieś trochę pomaga w obserwowaniu tego, co dzieje się na tafli. No i z tego, co wiem, to też kibice choćby z niepełnosprawnością wzrokową uczestniczą w tych wydarzeniach. Tam pomaga jeden z redaktorów, tłumaczy to, co się dzieje, prawda, tak żeby te wszystkie emocje oddać jak najlepiej. Także my jako klub staramy się, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przystosować obiekty dla wszystkich kibiców i dla wszystkich osób, które tak naprawdę chcą uczestniczyć w wydarzeniach sportowych organizowanych przez GKS Katowice. No i myślę, że w momencie, kiedy powstanie nowy stadion z halą, no to tam już ta infrastruktura naprawdę będzie na najwyższym poziomie. Gdzie można znaleźć dane kontaktowe do klubu? Najlepiej na stronie oficjalnej www.gkskatowice.eu i tam jest taki odnośnik Ludzie Gieksy. Tam są telefony do wszystkich osób ze szczebla zarządzającego, do biura, a także do mnie jako do rzecznika prasowego. Poza tym takie kontakty ogólne, czyli telefon do klubu, znajduje się na naszym fanpage'u, na Facebooku, na Twitterze, nawet na Instagramie. Także gdzieś w sieci cały czas te numery funkcjonują i można je znaleźć. Jak słyszeliście Państwo, GKS Katowice jest klubem otwartym na osoby z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawne osoby mają możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach sportowych w roli kibiców. To jest bardzo ważne, bo wpływa bardzo pozytywnie na integrację społeczną, na to, że te osoby mogą wśród pełnosprawnych kibiców być i na takich samych zasadach krzyczeć, cieszyć się, skakać, klaskać i swoje emocje wyrażać. Bardzo serdecznie za to spotkanie dzisiejsze dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji i przypominamy, że można do nas pisać pod adresy poczty elektronicznej wostal@bonafides.pl oraz krzysztof.wostal@transgresja.org.pl. Do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia, do usłyszenia.